Znaki zodiaku pijane jak tralala. Baran. Chcesz się bić? Trzymajcie mnie. Byk. Gorączkowo szuka najbliższego kebaba. Bliźnięta. Nie próbuję zaczynać gównoburzy, przysięgam. Rak. Jest stosunkowo trzeźwy, w końcu przytrzymuje włosy panny. Lew. Tańczy na stole, nie płaci za drinki. Panna. Przeceniła swoją tolerancję, kończy z głową w toalecie po godzinie bycia w barze. Waga. Wkurza się, gdy grupa nie może się zdecydować, dokąd iść. Kończy taksówką do domu o 2 w nocy, zanim zabawa się zacznie. Skorpion. Zostaje nikczemnie pobity, opowiada nieznajomemu historię swojego życia. Strzelec. Ej, dlaczego musimy chodzić? Taksówką jest dużo lepiej. Następnie łamie obcas, przewraca się, wzywa taksówkę. Koziorożec. Definicja eleganckiego pijaka. Wodnik. Zawiera 50 nowych znajomości w drodze do łazienki. Ryby. Intelektualny pijak. Wiesz, kim jesteśmy. I tym podobne. Znaki jako handlarze narkotyków. Baran. Zajmuje się pieniędzmi. Byk. Zostaje złapany, bo wygląda na takiego. Bliźnięta. Najlepsze rzeczy w mieście. Rak. Gorąca dziewczyna dilera narkotykowego. Lew. Niesamowici sprzedawcy z uliczną reputacją. Panna. Sprzedaje 7-latkom. Waga. Opowiada wszystkim o następstwach i traci klientów. Skorpion. Ten, który kopie tyłki, kiedy nie płacisz. Strzelec. Bierze ze sobą narkotyki i rozdaje je. Koziorożec. Paranoik na punkcie złapania. Wodnik. Tworzy produkt. Ryby. Przypadkowo bierze narkotyk i budzi się w środku innego wymiaru, gdzie tajemniczy królik rozmawia z nim o jego uczuciach. Czego znaki potrzebują bardziej niż wszystkiego? Baran. Sprawdzenie rzeczywistości. Byk. Dietetycznej Coca-Coli i automatu do karaoke. Bliźnięta. Ploteczek i stabilizacji nastroju. Rak. Pudełko chusteczek i blok czekolady. Lew. Pokój bez luster. Panna. Ksanasik. Waga. Kręgosłup. Skorpion. Być odeskortowanym do środka piekła. Strzelec. Siedzieć spokojnie. Koziorożec. Staw i żywopłot. Wodnik. Do cholery, wypadałoby nauczyć się w końcu słuchać. Ryby. Po prostu. Wyluzować się przez chwilę. Najbogatsi handlarze narkotyków w historii i ich znaku zodiaku. Pierwsze. Pablo Escobar. Strzelec najbogatszy. Drugie. Amado C. Fuentes. Strzelec. Trzeci. Daoud Kaskar. Koziorożec. Czwarty. Han Song. Ryby. Piąty. Jose Gacha. Byk. Szósty. Gilberto Orejuela. Wodnik. Siódme. Carlos Leder. Panna. Ósmy. Gryzelda Blanco. Wodnik. Dziewiąte. Al Capone. Koziorożec. Dziesiąty. Joaquin Guzman. Baran. Jedenasty. Rafael Caro Quintero. Waga. Dwunasty. Ricky Donnell. Wodnik. Trzynasty. Joseph Kennedy. Panna. Czternasty. Jen Lee Egon. Wodnik. Piętnasty. Nicky Barnes. Waga. Szesnaste. George Young. Lew. Siedemnasty. José Figueroa Agosto. Rak. Osiemnasty. Frank Lucas. Panna. Co uszczęśliwia znaki zodiaku? Baran. Bycie żywym. Byk. Spać. Bliźnięta. Internet. Rak. Moc. Lew. Miłość. Panna. Picie. Waga. Słodkie pluszaki. Skorpion. Rywalizacja, wygrywanie, nie może przegrywać. Strzelec. Porządek. Koziorożec. Narkotyki. Wodnik. Historia. Ryby. Wszystko. Nic. Pierwsza randka. Ona. Więc co robisz? On. Obecnie próbuje wyeliminować wszystkie raki. Ona. Wow, imponujące. Lekarz, naukowiec, społecznik. On. Jak zabije ostatniego raka, zacznę mordować wszystkie zodiakalne panny. Znaki jako złe kalambury. Baran. Zgubiłem zegarek na imprezie.
Kiedy go szukałem, zobaczyłem, jak jakiś facet nadepnął na niego, nękając dziewczynę. Więc podszedłem do gościa i uderzyłem go prosto w nos, bo nikt tak nie robi dziewczynie. Nie na mojej warcie. Byk. Nie mogłem sobie przypomnieć, jak rzucić bumerangiem, ale w końcu to wróciło do mnie. Bliźnięta. Mój przyjaciel wjechał swoim drogim samochodem w drzewo i dowiedział się, jak pięknie jego Mercedesik się wygina. Rak. Piekarnia mojego przyjaciela spłonęła ostatniej nocy. Teraz jego biznes to tosty. Lew. Jestem bliskim przyjacielem z 25 literami alfabetu, nie wiem Y. Panna. Co powiedziała komórka jego siostrze, kiedy nadepnęła mu na stopę? Mitoza. Waga. Astronomowie zmęczyli się obserwowaniem, jak księżyc obraca się wokół Ziemi przez 24 godziny, więc nazwali to po prostu dniem. Skorpion. Kiedy naukowiec chciał sklonować jelenia, kupił zestaw "zrób to sam". Strzelec. Niektóre ssaki wodne w zoo uciekły. To był chaos wydr. Koziorożec. Einstein opracował teorię o przestrzeni i nadszedł też czas. Wodnik. Policja została wczoraj wezwana do przedszkola, gdzie trzylatek stawiał opór. Ryby. Wczoraj przypadkowo połknęłam trochę barwnika spożywczego. Lekarz mówi, że wszystko w porządku, ale czuję, że trochę pofarbowałem się w środku. Jeśli coś mi się stanie, proszę, wyślij mnie do szpitala, gdzie pielęgniarki są spod zodiakalnego raka, lekarze spod panny i chirurdzy spod skorpiona. Proszę, nie wysyłajcie mnie do tego miejsca, gdzie chirurgami są ludzie spod strzelca, lekarze są spod barana, a pielęgniarki spod wodnika. Dziękuję. Znaki opowiadające dowcipy. Śmieję się z własnych dowcipów. Byk, lew, strzelec, wodnik. Opowiada fandomowe skupione na serialu, filmie It, nieśmieszne dla większości dowcipy. Rak, skorpion, waga, baran. Jak nazywa się najmniejszy smok w Westeros? Drogon malutki. Gra o tron. Co robi Frodo w weekendy? Bawi się w pierścionki. Władca pierścieni. Jak nazywa się ulubiony napój Harry'ego Pottera? Butterbeer. A Hermiony? Smartwater. Harry Potter. Co powiedział Luke Skywalker do Obi-Wana Kenobiego na Tatooine? Nie ma tu nic ciekawego. To tylko pustynia i piasek. A co powiedział Anakin Skywalker do Padme Amidali na Geonosis? Nie ma tu nic ciekawego. To tylko pustynia i piasek. A co powiedział Rey do BB-8 na Jakku? Nie ma tu nic ciekawego. To tylko pustynia i piasek. Gwiezdne wojny. Opowiada dowcipy tak tandetne, że aż obrzydliwe. Panna. Bliźnięta. Ryby. Koziorożec.